Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Beliczyński, jestem chiropraktykiem, praktykuję od około 10-15 lat. Znajdujemy się w moim gabinecie na tle góry Honsiu. O czym będę prowadził wykład w uzdrowisku na zamku w Pakoszowie? O czymś takim. Pacjent to ostatnio zostawił i kolega mnie poprosił, żeby Państwu troszeczkę o tym poopowiadać. To jest część kręgosłupa, część lędźwiowa wraz z częścią krzyżową. Zajmuję się właśnie kręgosłupem w stanach klinicznych. I o tym chciałbym Państwu opowiedzieć. Jak dbać o ten kręgosłup? Jak zapobiegać przyszłym bólom, przyszłym dolegliwościom, szczególnie w pracach ciężkich fizycznych? Troszeczkę opowiem o jego funkcjach, o jego budowie, co to jest ruch powtarzalny, co to jest pozycja stała i dlaczego one są aż tak szkodliwe. Dlatego zapraszam jeszcze raz do uzdrowiska, gdzie wraz z żoną Wam o tym opowiemy, na zamku w Pakoszowie. Dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie.